Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe i zaczynamy kolejną serię na naszym kanale, tym razem Ancestors Legacy od polskiego studia Destructive Creations, odpowiedzialnego za grę m.in. Hatred. Jest to w sumie w zasadzie młode studio polskie, które chyba nie ma za bardzo doświadczenia w strategiach czasu rzeczywistego, ale ta zapowiada się bardzo ciekawie. Realia wczesnego średniowiecza. Koniecznie trzeba sprawdzić tą gierkę, także zachęcam was do oglądania kolejnych odcinków również. A my zaczynamy. Jeden gracz, kampania i tak, co mamy? Wikingowie, Anglosasi, Królestwo Brytanii, Niemcy, Święte Cesarstwo Rzymskie, Słowianie, Królestwo Polski, Mieszko I. Jako ostatnia z dostępnych kampanii w tym dobrym programie, jak widać już na początku, muzyka też wygrywa od razu wszystko chyba. A więc zaczynamy od Wikingów, od Ulfa Żelaznobrodego. Na razie reszta kampanii jest niedostępna, więc przenieśmy się w tamte czasy i zobaczmy, jak rozegrane zostanie jak zostaną rozegrane te wszelkie historyczne wydarzenia, które miały miejsce w tej grze, ponieważ ona ma także opierać się na prawdziwych walkach, prawdziwych wojnach. Zobaczymy już za chwilę, więc zaczynajmy kampanię. On June 5th, 793. A storm was approaching the shores of the kingdom of Northumbria. A few months earlier, Althing, the Council of Vikings, made the decision to plunder its largest abbey, the famous Lindisfarne. One of the leaders of this expedition was Jarl Ulf Ironbeard, a stern but respected man among his people. However, it wasn't meant for all of the Northmen to reach Lindisfarne by the sea. Bardzo przyjemna kreska. Northumbria has scattered some of their ships miles away from their destination. Ulf's raiding party landed near a town called Bamburgh. The Northmen saw it as an easy target to plunder. Little did they know that all of Northumbria was just coming out of a bloody civil war. Troops of a new King Ethelred were battling remnants of recently murdered King Osred's royal army. For this reason, heavy garrisons were scattered throughout the country. And one of them was stationed just outside Bamburgh. No i jedziemy. Sam fakt pojawienia się Słowian w zasadzie w tej strategii czasu rzeczywistego, w tym RTS-ie, wzbudził moje zainteresowanie, ponieważ rzadko kiedy mam wrażenie, może samych Słowian nie, ale Królestwa Polski w RTS-ach raczej niespotykane było do tej pory. A więc koniecznie trzeba przejść wszystkie pierwsze kampanie, żeby do tego momentu dotrzeć również samemu. My na pewno przejdziemy jedną kampanię i jak będziecie chcieli, to przejdziemy więcej. Także koniecznie dajcie o sobie znać. Thank you.
Zajebiście, co? Mi się podoba. Zaczynamy. Okej. Spotkamy Ulfa. Spotkajmy. A więc standardowo, jak to w RTS-ach, zbieramy drużynkę sobie i lecimy po mapie, szukamy Ulfa w tym całym bajzlu, który mi się bardzo podoba już na początku. Jest Ulf, dobra. Co tam Ulf? Dobra, Ulf musi przeżyć. Zakładam. Tak jest. Przybliżanie, oddalanie kamerki. I kamerka akcji także się znajduje tutaj, więc będziemy mieli sporo zabawy z tym na pewno. Klimacik wjechał na wstępie fenomenalny moim zdaniem. Muzyka jest boska po prostu. Udźwiękowienie ogólne na razie daje radę. To na pewno. Graficzka też spoko. Okej, chyba nam się uda tędy przejść. To, co uwielbiam w serii Total War, tutaj też można sobie uświadczyć i to chyba nawet widzę, że lepiej to wygląda z bliska, bardziej krwawo i soczyście. Mamy jednostki wszystkie, proszę bardzo, lecimy. Okej, pojawiają się też informacje na temat morale przeciwników, z tego co widzę, to jest dobre. Tu oczywiście tych łuczników trzeba koniecznie zdupić. Oni już sobie raczej z nami nie poradzą. Zrobione. A więc baraki musimy zniszczyć. Tak jest. A bardzo miło, że warunki pogodowe mają wpływ. A więc jeżeli przestanie padać, możemy zacząć palić. Ale musimy też... O, tymi gościami się zająć. Albo może... Może tutaj. Więc musimy spalić baraki, mówiąc w skrócie. Z wielką przyjemnością. Takie walki to ja lubię. O, można sobie obkręcać też tą kamerkę akcji. No, bosko. Mogę to oglądać jak dobry film, non-stop. I wpada nasza ekipa tu. Pozamiatane, panowie. Bomba. Dobra, spróbujemy zniszczyć te budynki.
Niech płoną, niech płonie wszystko ogniem i mieczem. Okej. Okay. Czerwony pasek, poziom spalenia, zielony. Zaczyna spadać wytrzymałość. Wszystko jasne. Koszary. Dobrze się bawimy na razie, nie? Tak jest, jeden budynek padł. Już są nasi. Tutaj mają ekipkę jakiś włóczników. Spoko. Udało mi się zablokować naszą szarżę. No. Ta bitwa na moście. Najbardziej wyrównana ze wszystkich jak na razie. Jest jeszcze ekipa jakaś. Nasi łucznicy nam tutaj próbują pomóc. Ulf, ważne, że ma pełen pasek zdrowia, widzę. W końcu musi przeżyć. Ulf tutaj, kurde, samotnie prawie ich wyciąłby chętnie. Także od niego się nie musimy martwić, jest okej. Okay. Dobra, wpadamy tam teraz. Wieśniacy uciekają w popłochu. Tutaj jeszcze trwa walka trochę, ale niedługo. Na pewno. Dobra, możemy skończyć dzieło zniszczenia. Jak wam się podoba, dajcie znać w komentarzach, mi się bardzo podoba ta gierka. I już. Oczywiście zobaczymy, jak się wszystko pięknie rozwinie nam. Wieśniacy nie wiedząc... O, i przy okazji dostał w czaszkę. I tak to było w średniowieczu, moi drodzy. Wczesnym średniowieczu. Wczesne średniowiecze. Dobry moment na RTS-a, moim zdaniem. Dobrze wybrany. Bosko. Mission complete. Jeszcze coś wrogowe są? Brace yourselves! They're coming in great numbers! Okej, okay, widzę, że jakieś posiłki tutaj wpadają. Z pobliskiej osady pewnie. Okej, okay, a zatem... Formacje. Formacje defensywne. Okej. A więc mamy kolejną opcję, czyli odwrót. No faktycznie jest nas trzech. Więc raczej nie damy rady. Okej, okay, pierwsza misja początkowa, bardzo przyjemna. Bardzo przyjemna, mimo już pokazała najbardziej podstawowe tylko tutaj mechaniki. To wystarczająco było przyjemnie. A więc kontynuujmy koniecznie. Co było dalej? Overwhelmed by the forces of the enemy, cut off from their ships, the Northmen had to escape. Those who did not retreat in time lost their lives or became captives. Once harsh invaders looking for prey, the Northmen suddenly became prey themselves. Luckily, they found salvation in a nearby forest, which became their temporary shelter. Here, they could catch a moment of respite from the pursuing Britons. Here, Jarl Ulf Ironbeard, who suffered injuries during the fight, could heal his wounds and recover. However, a new problem arose for the people of the North. In order to survive and to have any chance to join the rest of the expedition against Lindisfarne, they had to gather food and supplies.
A więc wchodzi tutaj podstawa RTS-ów. Czyli prawdopodobnie budowa bazy. Zaraz zobaczymy. You made it. Good to see you alive, Jarl. We retreated as soon as they started winning the battle in the village. We lost many good men in there, and many were taken hostage. Tonight they dine in Valhalla. Look, it's our scout. He's back. I found food supplies. There is a farm and a hunting hut north from here. If we plunder both places, we will have food for many days. We cannot go. We need to patch our wounds. Take care of your warriors, brother. I'll get those supplies. Okay, jest nas trzech. Keep it quiet. There's a lot of enemies nearby. I'll be scouting the nearby area. To replenish your squad, use retreat. Or go back to a camp you control. Let's go there. Okay. Let's go there. Co my tu mamy? Pogoń. Natychmiastowo zwiększa prędkość, obniżając obronę. Krąg obronny. Nice. Jednostka tworzy z łuczni defensywny krąg. Zatrzymuje ich w miejscu. Zmiana formacji. Ofensywna, defensywna. Obóz medyczny. Jeżeli jednostka jest ranna oraz odwrót. W porządku, fajnie, fajnie. Zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Już pewnie niedługo. Stop. Someone's coming. We can't let him alarm anyone. Let's make an ambush in one of those bushes. Don't get too close to the light, or they will notice us. We're going there, fast. Ach, faktycznie nas nie widać. Okej. Ekstra. All right. Time to look for the hunting hut. Lecimy. Trzeba sobie radzić. Trzeba sobie radzić, bo trzeba dołączyć do reszty ekspedycji. Musimy to przeżyć, żeby móc zginąć w walce. Zerknę sobie tylko. Ścieżka do łowieckiej chaty, okej. Okay. Chowamy chyba, nie? Tak jest. O! Nie ma szans. That's a strong squad. They probably got a camp nearby. Let's hide in the bushes and wait for them to pass. To by nie było szans, nie? Okej. Chyba można lecieć. Look, an abandoned camp. It will be a good place to rest. Shit. Gdzie oni biegną? Kurczę, nie da rady się schować. Chyba nas nie widzą. Dobra, udało mi się wymanewrować w miarę.
tutaj jest to obozowisko. Możemy niby tu odpocząć, mówią. Ale czy jest sens się pchać tutaj? The stuff, it's ours. Our soldiers must have been here. I wonder what happened. Let's go. Co, możemy wejść chyba do obozu, tak? Chyba nie. Tak czy siak, lecimy dalej w stronę żywności. I teraz którędy iść, czy iść drogą, czy się pchać? Przez krzaki. Chyba przez krzaki. No ja bym szedł przez krzaki. Tu jakieś światło, to mogą być wrogowie. Jest jednostka, jeden gościu patroluje. Okej, nie możemy pozwolić, żeby już dwóch, nie, musimy iść inną drogą. Fajnie, że widać tak lekko chociaż po świetle tego światła. Przynajmniej można się domyśleć, że... Mam zlikwidować obóz wroga, for real? Jest nas trzech. Jest nas trzech, chciałem zauważyć. Szybki zapis. Jest coś takiego. W krzaczki najpierw, panowie. Można by tych tutaj przeatakować dwóch. Biegną. Przecież my nie mamy szans. To zlikwidowanie obozu wroga jest chyba naszym opcjonalną naszym zadaniem. Tak jest, na pewno. Okej, czyli przede wszystkim musimy zebrać żywność. Nie ma problemu. Dobrze, że zapisałem. A więc lecimy szukać jedzenia. I kiedy już zdobędziemy wystarczająco dużo jedzenia, zakładam, że będziemy mogli zrekrutować więcej jednostek, dzięki czemu ten obóz wroga faktycznie będzie musiał upaść koniecznie. Przyczajmy się trochę w krzakach. Gdzie to jedzenie? Kawałek jeszcze. Z krzaków do krzaków w takim razie. Fajnie, że można wykorzystywać też otoczenie. Nie tylko pogodę, ale teren jak na razie. Chociażby i w takim stopniu. We need this food. Let's get rid of the guards. Jest ich więcej, ale chyba są gorzej wyszkoleni. No. No jest.
Tjordr. Poor bastard. His squad must have wandered off when we retreated from the beach. It seems like they wanted some food and got killed by the Brits. Fools. Wait, there's a blood trail. Maybe someone survived. We need to find out. We're going there, fast! Przydałoby się nam trochę więcej ludzi, to fakt. Może schowali się gdzieś tutaj w lesie właśnie. A corpse. One of us must have fallen to those filthy Brits. It's Sven. It was his first raid. Bastards! He must have escaped the Christians. But they got him eventually. Maybe they went the other way. Let's go! Right. Maybe the other direction. An axe. It looks like Gotland's craft. It belonged to one of us. You must be getting close. Let's go there. The Brits. They must have taken our brothers. We have to get them out. There's too many of them. We should eliminate one squad at a time. If we burn this village, someone will come to check what's going on. Dobry plan. We're going there, fast. Czysta przyjemność ta gra, czyż nie? Jeden gość sobie biega. This won't work. We need to find something more flammable. It failed them! Leave nothing but ashes! Let's go there. Użyj wozu do podpalenia domu. Burn it down! A, okej. Nieźle. Czysta zabawa. Co nam to pokazuje? O, biegną. No, jest nas trzech. Jeszcze? Nie, chyba już nie. Nie, jest jeszcze nas trzech. No, jest okej. Zabili nam gościa. Oj, kurde. No cóż. Trzeba nam sobie przemyśleć oczywiście wszystkie nasze ruchy, posiadając tylko trzech wojowników. Wszystko jest oczywiście jak najbardziej do rozgryzienia. My będziemy kontynuowali na pewno w następnym odcinku. Dajcie znać, jak wam się podoba Ancestors Legacy, przynajmniej te pierwsze wrażenia. Jak dla mnie na razie spoko. Zobaczymy, jak się rozwinie, jak będą rozbudowane misje, jakie będziemy mieli zadania, jak się będzie grało. Także na pewno jedną całą kampanię mam zamiar przejść i mam nadzieję, że zobaczycie ją razem ze mną. A jeżeli będzie nam się bardziej podobało, dacie znać, to przejdziemy więcej. Także zachęcam wszystkich do oceniania, komentowania. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do następnego odcinka. Dzięki wielkie i na razie.